cieszymy się, że wygraliśmy tą jedną partię. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie bardzo trudny mecz. No i tak było. No, cieszę się też, że Natalia Bajor powalczyła z partyką trochę. No a Licjan no, jest po prostu poza zasięgiem aktualnie moich zawodniczek. Przed sezonem nie wiedzieliśmy, jaka jest ta zawodniczka Hinga Li Lu do końca. No nie jest to niestety najlepsza zawodniczka. To raczej zakładaliśmy w tym roku, no tam myślimy o medalu, ale wiemy, że to będzie bardzo trudne. Nawet na początku graliśmy polskim składem i mierzyliśmy, że najważniejsze to jest utrzymać się, bo w tym roku okazało się, że 9 drużyn jest tak w miarę nieźle grających. Liderką zespołu na polską ligę jest Licien. Gra bardzo dobrze druga też zawodniczka, Natalia Partyka. I ktoś musi na te dwie zawodniczki, które punktują, pracować. I Yoshida, i Pani Ying, i Kinga Stefańska wykonują naprawdę kawał ciężkiej pracy. To, że Licien tak dobrze gra i widać, że przewyższa polską ligę o 2-3 poziomy, to wynika z tego, że ma bardzo dobrze trening. I to jest właśnie ta moja odpowiedź. Ja mam w planie, bo chciałbym bardzo zdobyć 25. tytuł mistrza Polski, ale jest role są rozpisane w tej drużynie. Po prostu dwie bardzo solidne sparing partnerki, a do punktowania jest Licien, Natalia Partyka i w najważniejszych meczach wzmocnienia z Hanning, prawda? A pozostałe zawodniczki no, będą rotacyjnie grały w meczach, bo one też muszą grać. Natomiast no, te trzy są taką grupą szturmową, użyję takiego określenia. Natomiast pozostałe trzy to głównie wykonują ciężką pracę treningową. To nie znaczy, że nie będą punktować, bo dzisiaj Yoshida dwa pierwsze sety dobrze zagrała. Natomiast rzeczywiście trzeci, czwarty no, wymaga jeszcze analizy. Pan Ying z kolei zagrała bardzo dobry mecz w Polkowicach, natomiast też z Klaudią Kusińską po dwóch pierwszych setach kilka dni temu dwa kolejne sety słabsze. No ale to cóż, pozostaje mi z nimi pracować, żeby ich poziom również podnieść. Natomiast to się odbywa w kategorii pewnego planu. Ja brałem pod uwagę porażkę Yoshidy, bo mówię, sparring partnerka świetna, zawodniczka no, troszkę słabsza, ale bardzo ambitna, przecież ona dzisiaj pięknie walczyła, natomiast no, Sandra też umie grać i to nie jest przypadek, że ona ten mecz wygrała. My traktujemy wszystkich bardzo poważnie. Bardzo dobrą zawodniczkę ma Nadazyn, bo mimo, że ta Chinka Chao Xue przegrała z nami dwie gry, to jest zawodniczka o bardzo wysokim poziomie. Już mniej więcej krystalizuje się taki skład na, do pierwszej czwórki przed playoffem. Myślę, że mamy my bardzo duże szanse, bo po 8 meczach mamy komplet zwycięstw. Sochacze przez to, że ma tak dobrą tą chińską zawodniczkę i dobrze gra Klaudia Kusińska, też ma bardzo duże szanse. A pozostałe dwie lokaty będzie bardzo intensywnie walczył i Lidzbark, i Wrocław, i Sochaczew, i Lublin. Z tej czwórki zostanie wyłoniona dwójka. To wygląda tak, że my panujemy nad tą ekstraklasą, ale proszę mi wierzyć, te drużyny mają swój poziom, a ponieważ my do meczów przygotujemy się bardzo starannie, stąd dość spokojne wygrywanie. No poza Polkowicami, bo tam rzeczywiście nam troszkę nie szło, ale i tak ten mecz w końcu wygraliśmy 3-2, więc póki co nie ma co narzekać. Natomiast przed nami to, co najważniejsze w tej części sezonu, czyli dwa mecze Champions League. Już w środę wylatujemy do Lille, konkretnie do Paryża, a z lotniska pojedziemy TGV. Mecz w piątek o godzinie 18, potem powrót, kilka dni treningu w Tarnobrzegu i kolejny mecz z Lincem, na który serdecznie zapraszam, w Barburkę 4 grudnia o godzinie 17. Będziemy gościli jedną z najlepszych drużyn w Europie, drużynę Froschberg-Linz. My ten mecz sensacyjnie wygraliśmy w Lincu, nie będziemy faworytami u siebie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby w Lille spróbować wygrać ten mecz, bo gdybyśmy wygrali, no to byłby wynik marzenie, bo to by znaczyło, że awansowaliśmy już do ćwierćfinału Champions League, co byłoby miłym podsumowaniem tego roku 2015.